Cześć Mateusz. Cześć, Kacper. Hej, ten program nazywa się Proces Spełnienia i rozmawiamy z ludźmi, którzy wykorzystują własny potencjał oraz narzędzia dostępne w dzisiejszych czasach. Moim gościem jest Mateusz. Mateusz jest specjalistą, moi drodzy, do spraw copywritingu oraz social mediów. Prowadzi firmą te kwestie i robi to w sposób niebywale skuteczny. Mateusz, chciałbym się dowiedzieć od Ciebie na wstępie, kiedy zacząłeś zajmować się profesjonalnie kwestiami social mediów i copywritingu w nich zawartym. Witam jeszcze raz wszystkich, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś i mam szansę tutaj się wypowiedzieć w tym wywiadzie. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę nie jest to tak wcale długi okres, bo zacząłem się tym profesjonalnie zajmować około 1,5 roku temu. Tylko te 1,5 roku jest bardzo intensywne, tak zwane wszedłem all in z całym swoim umysłem, z całą swoją energią, z zasobami i umiejętnościami, które miałem. Nie było to na zasadzie, że może spróbuję, może mi się uda. Nie myślałem o tym w ten sposób, tylko codziennie tworzyłem, robiłem. Wykorzystywałem rzeczy, umiejętności, które już wcześniej miałem, ale też wykorzystywałem poradę do ludzi, którzy byli ileś tam kroków przede mną. Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Mam swoją, mogę już dzisiaj to powiedzieć, agencję. No jest pięknie i naprawdę 1,5 roku, rok tak na dobrą sprawę pracy i można już mieć bardzo, bardzo dużo, a to jest, słuchajcie, dopiero rok, a to będzie jeszcze za kilka. Ja jestem sam bardzo, bardzo ciekawy tego wszystkiego. Świetnie, widzę ekscytację. Poza tym świetnie zauważyłeś, że dostęp do informacji jest dzisiaj tak powszechny, wystarczy po nie sięgnąć, jest tak dużo specjalistów, którzy już przeszli pewną drogę, mają pewne umiejętności, że nic, tylko korzystać z ich wiedzy i później wdrażać ją we własne projekty, tak jak właśnie Ty jesteś na to najlepszym przykładem. Mateusz, czym jest według Ciebie marka osobista? O, ciekawe pytanie. Dla mnie marka osobista to jesteś Ty. Tak, niektórzy lubią to stwierdzenie, jak tworzyć markę osobistą, jak budować markę osobistą, a ja jestem zdania, że Ty wiesz, jaka powinna być ta Twoja marka osobista, nie musisz się zastanawiać, bo to, o czym chcesz pisać, o czym chcesz mówić, co chcesz przekazywać ludziom, Ty to dokładnie już w tej chwili wiesz, tylko boisz się po to sięgnąć. Tym jest marka osobista. Marka osobista to dla mnie taka swoista wolność wypowiedzi, wolność może nie wyznania, ale wolność wyboru swojej drogi, nie tylko w swoim życiu, ale w życiu wirtualnym, żeby się tym dzielić z większością, większą liczbą osób. To jest dla mnie marka osobista. Czyli drogą do rozpoczęcia, w cudzysłowie, tworzenia marki osobistej jest nabranie tej odwagi, żeby zacząć tworzyć swoje rzeczy, swoje inspiracje w jakąś, ubrać w jakąś formę, no tu najłatwiej będzie formę cyfrową, tak? Czy to przez social media, czy w jakiś sposób. Mamy przykłady gamerów, którzy po prostu kochają gry i z tego na tej podstawie również tworzą swoje marki osób. Zobacz, jak to się zaczyna zawsze. Zaczyna się zawsze od tego, co masz tutaj w serduchu bardzo mocno, czyli zaczyna się od tego, co kochasz, tak? Dokładnie. Nie myślisz na początku, oni, tak jak podałeś przykład gamerów, oni tak. Nie myśleli o tym, jak budować markę osobistą, po prostu pokazywali to, co kochają i co robią na co dzień i byli w tym, ja nie lubię tego słowa autentyczny, aczkolwiek rzeczywiście to tak wygląda, bo oni nie udawali nikogo, tylko byli sobą i się nie przejmowali, czy polityczną poprawnością, czy ktoś ich polubi, nie polubi, mieli to totalnie w dupie, tak na dobrą sprawę. Dokładnie. I dzięki temu mają dzisiaj taką markę osobistą, które dzisiaj mogą mówić, że zrobili ją po prostu dlatego, że byli sobą. Tak, i znaleźli ludzi, którzy myślą i chcą działać w podobny sposób jak oni i to zaczęło tworzyć więź swego rodzaju. Tak. Ludzie przyciągają ludzi, szczególnie podobnych sobie, tak? Jak ty lubisz jakieś tam poczucie humoru, dokładnie, no to szukasz ludzi podobnym poczuciem humoru. Jak lubisz, nie wiem, wesołe miasteczka, no to szukasz ludzi, którzy lubią też wesołe miasteczka, tak? No tak się wszystko nakręca. Pamiętać trzeba, że nie jesteśmy dla wszystkich, jesteśmy dla tych, dla których chcemy być. Dokładnie. To też jest, myślę, ważna wskazówka, żeby na siłę nie szukać grupy docelowej wszędzie.
tylko trafić do ludzi, dla których czujemy, że ta treść naprawdę byłaby przydatna i mogliby się z nią, mogłaby im być pomocna albo po prostu byłaby dla nich ciekawa. A jaki jest dla Ciebie jeden z ważniejszych czynników przy tworzeniu już treści do social mediów, czy w ogóle w obecności w internecie? Jaki z najważniejszych czynników, tak? Tak. Kiedy już ktoś postanawia, ok, zacznę działać, będę to robił w zgodzie ze sobą, tylko jak ja mógłbym budować te treści, żeby one były... Najważniejsza jest systematyczność. Jeżeli robimy coś dzisiaj, to zróbmy to jutro, zróbmy to pojutrze, zróbmy to też w niedzielę, kiedy nie chce się nam i idziemy gdzieś na obiad do babci. Trzeba niestety na początku, przez długi jeszcze okres czasu, dłuższy niż sobie się nam wydaje, trzeba to robić systematycznie i często. Czy to będzie co dwa dni, czy codziennie, ale musi to być w odpowiednich odstępach czasowych, najlepiej takich samych, dlatego że ty nie wiesz, kiedy to w końcu zaskoczy, ty nie wiesz, kiedy będzie ten pik wzrostu. Ale dzięki temu, że będziesz miał 1000 tych materiałów, 2000, 300, 500, nie wiem, ktoś, kto wchodzi na twój profil, na twoją stronę internetową, na twój blog, nie spotka tylko jednej czy dwóch notek, a będzie miał tyle materiału do czytania, oglądania czy komentowania, tak? Jak się ktoś komuś podobasz. Pewnie. Czyli ważną cechą jest cierpliwość. Tak, zawsze to powtarzam. Cierpliwość, systematyczność i odwaga. I to są te czynniki, które gwarantują moim zdaniem sukces zawsze. Nie wiem, kiedy on nastąpi, ale on na pewno następuje, jeżeli te trzy czynniki cały czas występują. Dokładnie. Fajnie, wychodzimy od uniwersalnych cech, które warto mieć, jeśli człowiek wkracza na własną ścieżkę. Tak? Najpierw jest ten strach, później można zacząć coś robić, ale trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, trzeba być cierpliwym, bo jest to długotrwały proces z reguły. Te historie o milionie w parę miesięcy tak naprawdę dotyczą jednostek. Tak, no to oczywiście jest możliwe, ale jaki jest tego procent, jaka jest tego szansa, tak? Żeby zwiększać swoje szanse, no trzeba, możesz być taką osobą, która, nie wiem, za trzecim wpisem czy trzecim wideo wyskoczy. Tak. Ale prawdopodobnie ją nie będziesz, tak? Także trzeba się nastawiać na to, że to będzie długa droga. Dokładnie. A cierpliwość jest ważna, to co powiedziałem na początku. Czyli wiesz, co chcesz stworzyć, masz to w serduchu, nie udajesz nikogo, to ta cierpliwość się znajdzie. Dlatego ważne jest, żeby to, co tworzysz, było długofalowe. Żebyś się nie przepalił w przeciągu kilku miesięcy, kilku dni czy kilku tygodni, tylko mógł cały czas to robić i nie przeszkadza ci to, że to po prostu potrwa. Dokładnie. I tak jak mówisz, jeśli jest to w zgodzie z danym człowiekiem, to nie odczuwa presji, że jest to coś, co za chwilę może przestać działać, tylko robi to z niejaką przyjemnością, tak? Czyli to powiedzenie, dokładnie, rób to, co kochasz, to nie będziesz pracował ani jednego dnia, jest, myślę, w tym momencie odpowiednie. Tak, dużo w tym prawdy, dużo w tym prawdy, na pewno. Okej, a co kryje się pod pojęciem wartościowego kontentu, jeśli już te treści są tworzone? Często pojawia się stwierdzenie, żeby one były jak najbardziej wartościowe. Wiesz co, z treściami w internecie, czy z treściami w ogóle, to jest trochę tak, że można mieć wrażenie, że wszystko już zostało powiedziane, wszystko już zostało napisane, wszystko zostało już nagrane. I z jednej strony trochę tak jest, tak, że mamy cały czas to koło, tylko to koło się zmienia od tego drewnianego po Ferrari, nie? W różnej jest odsłonie. Ale te koło cały czas ludzie chcą czytać, ludzie chcą oglądać. Czyli wartościowy content to jest taki, który po pierwsze wybija się z tłumu, czyli musisz nazywać swoje materiały tak, żeby niestety ktoś chciał w nie kliknąć, bo jeśli nazwie obiad u babci, no to kto w to kliknie, tak? No nikt pewnie. Może znaleźć się. Ale jak na przykład zrobisz tytuł obiad, którego pozazdrości ci twoja teściowa, no to już jest zupełnie coś innego, widzisz? Takie subtelne różnice,
które nadają smaku, nadają kształtu i nadają większej publiczności twojemu kontentowi, twoim treściom. Okej. I tutaj pojawiasz się ty i umiejętności copywriterskie. A co w przypadku, jeśli ktoś tych umiejętności copywriterskich nie posiada i bazując tylko na własnej kreatywności może przedobrzyć albo może tych nagłówków, tych tytułów nie robić zbyt trafnych. Powinien szukać treści u takich ludzi jak ty i co jeszcze może w tym celu zrobić? Jak najbardziej. Ja rozumiem, że nie każdego stać na copywritera albo nie każdy lubi to tworzyć i nie każdy powinien pewnie to tworzyć, tak? Jeśli masz taką firmę, no to trzeba automatyzować swój biznes i zlecać to ludziom, którzy robią to dobrze. Okay. Bo ty na tym zyskujesz na tym czas przede wszystkim i zyskujesz na tym pieniądze. Także jest sytuacja win-win. Ale jeżeli zaczynasz swoją przygodę, to musisz mieć świadomość taką, że to wszystko jest niestety proces. Czyli jeżeli publikujesz swoje pierwsze zdjęcia, te zdjęcia zazwyczaj nie są fajne, tak? Jeżeli piszesz jakieś teksty, no to te teksty na początku zazwyczaj nie są fajne. Słuchajcie, jak ja wrócę sobie sprzed roku do moich tekstów, to mi się one kompletnie podobają w tym momencie, ale na tamten moment wydawało mi się dobre. Trzeba mieć taką świadomość, że jeżeli ty już piszesz, ty się starasz, ty publikujesz, to jesteś już ileś kroczków przed tymi, którzy w ogóle tego nie robią. I tu się pojawia taka magia, bo możesz mieć klientów, możesz mieć osoby, które będą cię followować, będą cię obserwować, będą ci płacić nawet na początku swoim czasem i może będą cię podziwiać za to, co ty uważasz dzisiaj, że jest kiepskie. Tak jest, bo ludzie nie doceniają tego, myślą, że muszą stać się od razu ekspertami, czy to w copywritingu, czy w biznesie takim, takim, a prawda jest taka, że powinni się na tym skupić, na tych ludziach, którzy są troszeczkę za nimi i im dawać przykład. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie przed nami. Przede mną, przed tobą, przed, nie wiem, najlepszymi copywriterami w Polsce, czy przed Pawłem Tkaczykiem na przykład, tak? Zawsze ktoś będzie lepszy. Tak. Ale czy my mamy się na tym skupiać? Mamy się skupiać na tym, żeby raz, kochać to, co się robi, a dwa, zarabiać na tym pieniądze, bo no nie łudźmy się, każdy do nas do tego dąży i to jest, jak ktoś mówi, że robi to tylko dla samego fanu, to czy dla siebie, to niekoniecznie w to wierzę. No bo ja jestem zdania, że pieniądze dają jednak to szczęście. Oczywiście, że tak. Poza tym pieniądze z działalności, którą człowiek naprawdę czuje, lubi, mogą tylko rozwinąć to jeszcze bardziej. Mogą umożliwić wiele rzeczy, jeśli chodzi o realizację, więc nie widzę tutaj żadnych minusów z tego faktu. A jeśli pozwolisz, to chciałbym poruszyć jedno case study. Załóżmy, że mamy osobę, która jest wolnym szczercem, jest profesjonalistą w tym, co robi, ma już zlecenia i robi fotografie. Są to fotografie głównie dużych eventów, firmowych eventów i tak dalej. I ta osoba chciałaby znaleźć jeszcze bardziej, powiedzmy, prestiżowych klientów, albo znaleźć więcej klientów na takim poziomie, jaki obecnie posiada. I ma dylemat związany z tym, jak przedstawić siebie w social mediach. Dysponuje obecnie dwoma profilami, jednym prywatnym, a drugim związanym z fotografią, którą zajmuje się zawodowo. Czy powinien połączyć to? Okej, tu już widzę, że masz jakąś... Od razu mówię, że popełnia błąd, bo nie można czegoś takiego robić, że jeden jest prywatny, jeden jest firmowy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaka jest wyznacznikiem w social mediach i dotyczy najlepszych blogerów, wszystkich najlepszych osób, to wszystkie te osoby pokazują przede wszystkim siebie. Czyli twórca jest troszeczkę egocentrykiem i też powinien być egocentrykiem, mówię o naszych widzach teraz w tym momencie, i musisz myśleć też o sobie. Zobacz, nie musisz być chudą modelką albo umięśnionym facetem, musisz być sobą, co to przed chwilą mówiliśmy. Tak. Ludzie przyłączają się do ludzi przede wszystkim, tak? Tak. Jeżeli... Zobacz, co się dzieje. Dam taki przykład. Dlaczego na przykład fotografii hotelowej, jak ja patrzę na fotografię hotelową, to widzę jakieś miejsce z horroru.
Dlaczego? Bo tam nie ma w ogóle ludzi. Dlaczego nie ma ludzi? Nie? Dlaczego nie ma ludzi? To są takie, widzicie, małe smaczki, nie? Jeśli masz zdjęcia z konferencji, na których ciebie nie widać, że z kimś tam sobie robisz fotkę, czy komuś zbijasz piątkę, to ludzie cię nie będą kojarzyć. To jest raz. Możesz robić fantastyczną robotę dla ludzi, dla swoich dzisiejszych klientów, ale być może właśnie ta kwestia, że nie pokazujesz siebie, może bardzo, bardzo, bardzo mocno cię blokować i tworzysz sam dla siebie szklany sufit. Rozumiem. Czyli ta osoba powinna stworzyć jeden profil i zupełnie naturalnie pokazywać swoje życie codzienne, swoje życie zawodowe. Oczywiście. I robić to w sposób, który pokazuje, że pracuje z ludźmi, jest na nich otwarty i to jest to, co go cieszy i na tym zarabia tak, pieniądze. Drugą kwestią bardzo, bardzo niedocenianą jest stworzenie na przykład sobie listy takich osób, których mógłbyś robić takie fotki na konferencjach. Niech powiedzmy, to będzie lista 100 osób. Wejść na stronę każdej firmy, znaleźć coś, co ciebie połączy z tą firmą, jakiś jeden smaczek, jakiś, nie wiem, że może właściciel był z tobą na studiach takich samych, może nie w tym roku, ale coś ciebie połączyło, wysłać im darmową propozycję, audyt tego, jak ty byś zrobił taką konferencję dla nich, bazując na tym, co znajdziesz w ich materiałach i zapytać ich wprost, czy byliby zainteresowani, czy moglibyśmy porozmawiać więcej. Bardzo prosty schemat. Mało kto to robi, a jest cholernie skuteczny. Czyli mierzyć wysoko po prostu, nie przejmować się tym, że ta firma jest za duża, po prostu nie wysyłać oferty, a jeśli, tak. jeśli człowiek czuje, że posiada te umiejętności, to po prostu próbować kontaktować się z klientem docelowym. Stworzyć odpowiednią dobrą ofertę, rozpisać to ładnie, bo jak duża firma jest, duża korporacja, to oni lubią mieć wszystko pięknie, ładnie rozpisane co na czynniki pierwsze. Takich materiałów, jak tworzyć takie oferty, można się zgłosić do mnie, a z chęcią odeślę. Jeśli ktoś chce darmowe materiały, to z chęcią to udostępnię, bo tego jest troszeczkę w sieci i spokojnie można jechać. Jeśli na tych 100 klientów znajdziesz 3-4, super, masz furę siana i napędza się twój biznes. Dokładnie, i motywacja rośnie. A jakich praktyk należy się wystrzegać, kiedy ktoś działa w social mediach i chce budować tą markę, nie robi tego, prawda, w sposób bezmyślny, ale chciałby to robić, ale czego powinien się wystrzegać? Jak uważasz? Wydaje mi się, że w tym momencie na dłuższą metę wygrywać będzie zawsze ten, który przekazuje jakąś wiedzę. Okay. Co to znaczy? Czyli pokazywanie samego lifestyle'u do lifestyle'u, że jem jakieś śniadanie, a jeżeli to odwrócić i co zrobić, żebyś miał zdrowe śniadanie, na przykład taki temat, zobacz, dwie różnice od razu. Nie może być nawet to samo zdjęcie, ale zupełnie, zupełnie inna treść. I ty w ten sposób przyciągasz tą linkę, przyciągasz tych ludzi do siebie. Tak dzisiaj jest i tak mi się wydaje, że będzie w przyszłości. Coraz więcej będzie ludzi, będą wygrywać ci, którzy się dzielą, którzy dają. To nie jest może jakaś wiedza, to teraz mówię, wszystko to niby wiemy, ale mało kto to robi w dalszym ciągu. No właśnie. Czy mało? No, zbyt mało, moim zdaniem. No właśnie, ale to warto zaznaczać, że są to powszechne rzeczy, które w społeczeństwie są mile widziane, na przykład pomoc drugiemu człowiekowi, tak? Jeśli posiadamy jakąś, nie nachalnie, ale jeśli już sam człowiek zobaczył nasze treści, to fajnie jakby zobaczył w nich jakąś pomoc, jakąś wartość. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo u mnie to na przykład działa, ale wiem, że to już działa u wielu osób. Na początku, jeśli dajesz to za darmo, udzielasz różnych wskazówek, dajesz mnóstwo materiałów, jakichś tam e-booków, czy wyszukujesz coś, co przed chwilą mówiliśmy, czyli wyszukujesz jakiegoś na przykład gotowca maila za kogoś, udostępniasz to, to ludzie cię zapamiętują. Będą do ciebie wracać po więcej. I w pewnym momencie, kiedy ty będziesz rosnąć, będzie rosnąć twój status i będzie można ci w końcu zapłacić za ten twój produkt. Tak, świetnie. A jak uważasz, lepiej działać na jednej platformie, czy gromadzić społeczność w wielu miejscach?
na wielu platformach, na wielu social mediach? Moim zdaniem to trochę jak z budową domu, czyli zawsze musi być ten fundament, a ten fundamentem musi być główne medium. Okay. Czyli jeśli jesteś początkujący, to musisz się skupić zawsze na jednej podstawowej rzeczy, tam gdzie będziesz produkować wszystko. Jeżeli będziesz produkować wszystko na Instagramie, możesz też częściowo zacząć to wrzucać i spokojnie na YouTube'a, jeśli czujesz się dobrze w wideo. Przepraszam bardzo. Jeśli lubisz mówić do mikrofonu, możesz to przerobić na podcast. Jeżeli mówisz na podcaście, to już masz gotowy artykuł praktycznie. Przerobić to musisz tylko i wyłącznie postawić kropki, przecinki w odpowiednim miejscu. I w ten sposób tworzy się to wszystko na kolejne platformy. Ale na początku będzie to trudne. Dlatego należy się skupić na jednym medium, czy to będzie YouTube, Facebook, Instagram, whatever. To, co dla ciebie działa i to ci w duszy gra najbardziej. W tym momencie to trzeba to po prostu robić. Okay. W końcu, jeżeli przejrzysz ten proces, systematyczność i cierpliwość, o której tutaj mówiliśmy, same takie pomysły zaczyna wpadać do głowy. Że będziesz wrzucać część kontentu na Facebooka, część na YouTube'a, część na Pinteresta i na kolejne platformy. Także zawsze trzeba się skupić na fundamencie, na tej jednej pierwszej, a dopiero później myśleć o dywersyfikacji. Okej. Okay. I rozumiem, że skupiając się na tej jednej z platform, dbać o jakość po prostu, żeby ta jakość już prezentowała tak wysoki poziom, żeby to można rozwinąć dalej. Tak, trzeba myśleć o tym zawsze, czy ty byś chciał to przeczytać na przykład, nie? Jak stworzysz coś, czy byś to wkliknął, czy zatrzymałbyś się na tym zdjęciu? Bo często jest tak, że myślimy takie, no może coś tam być. Good enough jest też dobre, bo blokuje przed perfekcjonizmem, ale trzeba pamiętać też, czy to nam się w ogóle podoba. Okej, tak. To jest słuszna uwaga. A na jakie, już publikując treść, na jakie szczegóły warto zwrócić uwagi, na które ludzie z reguły jej nie zwracają? To też zależy troszeczkę od platformy, bo każdy ma swój taki natywny język relacji. Czyli jak jesteś na Instagramie, no to musisz stworzyć na początku zdjęcie, które będzie przyciągać uwagę. Jeżeli jesteś, nie wiem, na YouTubie, no to musisz dobrać odpowiednią grafikę początkową, czy ten miniaturkę tak zwaną. Miniaturkę. Zawsze trzeba pamiętać, że to, co pierwsze wpada nam w oko, to jest obraz, grafika. Jeżeli utrzymamy użytkownika grafiką, zdjęciem, to potem on patrzy na nagłówek i dopiero czyta na kolejną treść. Czyli te dwa elementy, zdjęcie i nagłówek, robią robotę. Jeżeli tego nie robisz dobrze, reszty nikt nie przeczyta. Okej. Czyli kwestie hashtagów, linków, to już są drugorzędne rzeczy. Tak, uważam, że tak. To jest zresztą przetestowane bardzo mocno. Hashtagi nam pomagają, ale czy mają nam pomagać, jeśli będziemy mieli do dupy zdjęcie, czy do dupy opis. No. Albo nie będzie tego opisu wcale. Dokładnie. Treść się nie obroni. Niezależnie od tego. Teraz popularne są boty do lajkowania, ale to dalej nie załatwia sprawy tych organicznych ludzi, którzy by mieli finalnie do kogoś przyjść, prawda, i coś z tego otrzymać, prawda? Należy sobie odpowiedzieć, czy to jest taki zabieg krótkoterminowy. No, wiadomo, że ludzie troszeczkę idą za tłumem. Jak widzisz jakiegoś znanego człowieka, który ma tam 300 tysięcy lajków, no to łatwiej ci jest kliknąć po prostu serduszko, nie? No bo, o Jezu, skoro tyle ludzi to kliknęło, to czemu ja mam tego nie kliknąć, nie? Ale na dłuższą metę, jeżeli to są wykupione tylko lajki, no to znacznie bardziej wartościowe jest te 10, 20, 30, 40 czy nawet 5 lajków, ale osób, które to rzeczywiście interesują. Jeżeli to nie twoja mama, tata, dziadek na początku, tak też może być. To warto się odezwać do tych osób, które nie są tym mamą, tatą, dziadkiem, bo one, wiesz, mogą polajkować, kurczę, ci taki content, który, nie wiem... Obiad mamy, albo nie wiem, no będzie takiej jakości jak krasnal w ogródku plastikowym, nie? Tak. No taka jest prawda. Żeby nie sprawić przykrości, że nikt nie lubi. Okej, a czy są jakieś dodatkowe narzędzia i aplikacje, z których warto korzystać? Załóżmy, działając na Instagramie. Czy jest coś takiego, co może nam pomóc, jeśli chodzi o obsługę tej platformy? Jeżeli
lubimy tworzyć coś, na przykład mamy wenę, jednego dnia tworzymy 5 postów sobie, nie? No to możemy skorzystać z aplikacji Later albo Buffer, która okay. umożliwia nam postowanie tego sobie na cały tydzień rozkładamy. I mamy kontent z głowy, tak? Okay. Jeżeli potrafimy napisać to wszystko w odpowiednim kształcie, naraz. Ale bardzo dużo jest takich ludzi, którzy właśnie w ten sposób robią i dzięki temu, dzięki takiej automatyzacji mamy też czas na inne rzeczy. Czy na sprzedaż, czy na kontakt z klientem, czy na dokończenie zlecenia, czy wymyślenie kolejnych rzeczy, że nie mamy jakiejś takiej presji czasu, tak, że kurde, dzisiaj nic nie zapostowałam, ani wczoraj, ani pojutrze nie mam w ogóle weny i pomysłu na to. Mm-hmm. Także jeżeli mamy taki dzień, ja zawsze rekomenduję dla tych osób, które zaczynają, czy jeżeli masz taki dzień, gdzie jest taka wena, to pisz ile wlezie. Okay. Pisz ile wlezie, a później będziesz to poprawiać i możesz to sobie rozłożyć na kilka dni. Będziesz miał się do czego odnieść przynajmniej. Okej. Okay. A jak myślisz, już trochę wspominaliśmy o tym, że wizerunek ludzi, siebie, co obecnie najlepiej żre, posługując się slangiem, jeśli chodzi o, załóżmy, właśnie ten Instagram, bo tam głównie działasz. Co głównie żre? Czy wiesz co, to też jest takie bardzo indywidualne, moim zdaniem, bo jeżeli strzelamy się w jakieś takie trendy, które są dzisiaj i dzisiaj masz konkurencji po prostu taką masę, a tak jak wspominaliśmy na początku, nie jest to do końca coś, co ty lubisz robić, to ty nigdy się nie przebijesz przez. Także strzeliwanie się w jakieś konkretne rzeczy, które nam do końca nie odpowiadają, nie ma kompletnie sensu. Możesz, kurczę, nie wiem, zbierać naklejki z owoców, jeżeli to będzie fajnie pokazane. A to będzie za tym, naprawdę. Słodziaki. Jeżeli to będzie fajnie pokazane, jeżeli będzie druga strona czuć, że ktoś to robi z sercem, to i tak przejdzie, i tak znajdziesz swoich odbiorców. Nie musisz się skupiać na tym, ile masz lajków, ile masz followersów. Ważne, żeby to byli followersi, których raz możesz przełożyć na klientów i którzy dwa będą zaangażowani, którzy chcą cię w ogóle słuchać. Także jakbym o tych trendach, ja bym w ogóle się na tym nie skupiał. Najlepiej sobie rozpisać to, co najbardziej się lubi, sklasyfikować sobie te wszystkie swoje zainteresowania, zobaczyć, czym się nie przepalamy, czym się nie przepalimy po 2-3 tygodniach i zacząć działać po prostu. Okej, czyli tworzyć, powiedzmy, własną niszę. Nawet jeśli uważamy, że jest coś, co jest popularniejsze obecnie, to raczej słuchać tego swojego wewnętrznego głosu, który nam mówi, że dokładnie jednak... Tak, no słuchajcie, jeżeli chcemy coś tworzyć na długi okres, nie jesteśmy tylko sprzedawcami czy odsprzedawcami jakiejś rzeczy, no to po co nam się wstrzeliwać w jakiś konkretną niszę, która jest w tej chwili popularna. Lepiej trafiać w niszę, którą ty czujesz, sprawdzić, jaką masz konkurencję, jak to inni robią i co możesz dać ty, czego oni nie dają. Możesz skorzystać sobie z narzędzi, które ułatwią ci szukanie tematów dany content, czyli na przykład jesteś fizjoterapeutą, skorzystaj sobie z aplikacji Answer the Public na przykład. Nie wiem, czy kojarzysz taką stronę. Tak, oczywiście zobaczyłem ją u ciebie i jak najbardziej z niej skorzystam. O właśnie. Tak. To dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka aplikacja, taka stronka, gdzie wpisujesz swoją niszę i ona podaje ci wszystko, co ludzie szukają na dany temat w takiej formie takich drzewek, czyli odpowiedzi. Co, gdzie, jak, dlaczego. I dzięki temu tworzysz swoje tematy, tworzysz swój content, tak? Okay. Nie przejmuj się kompletnie tym, że znajdziesz x takich samych tematów u kogoś innego. Ale to jest ktoś inny. Komuś może nie przypasować jego ton głosu, twarz. Ja też może komuś nie mogę jej pasować, chociaż jestem dobry w tym, co robię, ale po prostu nikt ktoś nie zaufa. I to jest też okej, tak? Oczywiście. Ale ty pokazujesz siebie, ty tworzysz siebie, ty przyciągasz takich ludzi, którzy ci zaufają. Okay. Czyli na tym się trzeba skupiać.
Pewnie. Nie wszyscy muszą nas lubić, prawda? Dokładnie, no nie da się Nie, tego nie zrobić. da się, to jest niewykonalne. Planujesz z góry to, co będziesz publikował w tygodniu? W sensie jest taka szkoła, żeby planować sobie, a to w poniedziałek spróbuję nagrać to, bo będę tu i tu, we wtorek zrobię takie zdjęcie, bo będę tu i tu. Masz taki proces planowania, jeśli chodzi o tworzenie twoich treści? Jak najbardziej. Zawsze, zawsze myślę z wyprzedzeniem. To nie jest tak, że dzisiaj sobie coś pomyślę ad hoc, tak? I stworzę wpis. Zawsze myślę o tym, czego chce moja publiczność. Okay. Czyli nie tworzę, trzeba pamiętać o tym, że nie tworzymy dla siebie czegoś, tylko tworzymy zawsze dla kogoś. Czyli rozwiązujemy czyjś problem, czyjś dylemat, bo wielu się na tym spala, że mogą sądzić, że napisali zajebisty post, zajebisty artykuł, ale jakby nikogo to nie interesuje, tak? O sobie. Może być coś, tak, o sobie, albo to, wiesz, to co ty chcesz, to, o czym ty chcesz słuchać, czytać, no to możesz sobie znaleźć to w internecie. Ale zawsze należy pamiętać, że to, co publikujesz w internecie, nie publikujesz dla siebie, tylko publikujesz to dla innych. Czyli ja mam tak zawsze, ja mam tak dużo jeszcze listy tematów w swojej iPhone'ie, naprawdę ja nie muszę o tym myśleć, co ja będę publikować. Patrzę na tę listę, tworzę sobie content na dany tydzień, wybieram te tematy, bo mam ich mnóstwo jeszcze. Okay. I wtedy zaczynam tworzyć post. Świetnie. Albo też się często bardzo pytam na swoim Instagramie, o czym chcieliby ludzie po prostu posłuchać. Daję im możliwość wyboru na przykład 4 tematów w formie ankiety, albo to, albo to. Wybieram 2 tematy, które będą poruszane w tym tygodniu. Okej. Okay. Albo piszę post, artykuł, czy wysyłam newsletter. Super. Otrzymujesz już informację zwrotną. Dokładnie. Dokładnie. Okej. Okay. A samo tworzenie relacji, co jest istotnego? Bo rozumiem, że relacje powinny różnić się od tego, co jest umieszczane na tej głównej ścianie, jeśli chodzi o Instagram, cały czas tutaj wspominałem. Należy zawsze pamiętać, żeby patrzeć na te wszystkie nasze komentarze, nawet na, jeśli nie mamy komentarzy, to patrzeć na lajki i patrzeć, kto to skomentował. Wejść sobie na profil, czy to jest osoba, która pasuje do naszego profilu klienta, bo nie wszyscy zawsze będą nam pasować, tak? Okej. Jeżeli nie czujemy tego gościa po drugiej stronie ekranu, no to nie siłujmy się na siłę tworzenia jakichś sztucznych relacji. Okay. A raczej wybierajmy te osoby, które czujemy, które widzimy przynajmniej z tego krótkiego audytu do tego profilu, do których możemy napisać, do czegośkolwiek nawiązać. Jeżeli to jest osoba, która nic na pierwszy rzut oka nie czujemy żadnego powiązania, to ja bym to zostawiał i przechodził do tych osób, które najbardziej pasują do profilu naszego idealnego klienta. Okej. Okay. Jeżeli mamy go stworzonego, bo należy pamiętać, że w ogóle tworzenie treści jakichkolwiek należy zacząć raz od wybrania niszy, a dwa od rozpisania sobie swojego idealnego klienta, idealnego odbiorcy. Niech to będzie jedna osoba, kobieta 35 lat, matka 2 dzieci na przykład, teraz wymyślam z głowy, nie? Okay. Która ogląda, nie wiem, Good Wife, czy tam jakiś serial i do niej kierujemy i piszmy tak, jakbyśmy to pisali do tej osoby. Okej, okay, czyli powinniśmy sobie wyobrażać osobę, do której chcielibyśmy przysłowiowo dotrzeć. Okay. Tak. Okej. Okay. A jeśli chodzi już o relacje właśnie z ludźmi, którzy obserwują, śledzą, są aktywni, czy powinniśmy odpisywać każdemu i reagować na to, co dzieje się na profilu? Tak. Tak robią najwięksi. Nawet chyba czytałem ostatnio Jasona Hunta, że on codziennie sprawdza, albo w ciągu 24 godzin odpowiada na wszystko, co się dzieje na każdym z jego profili. A to jest gość, który zarabia potężne już pieniądze, który ma swoje kursy. No i on odpowiada, nie ma z tym problemu. Czy dla Mirka, Staszka, Zbyszka, ale dla każdej odpowiedź albo zostawia lajka, albo zostawia wiadomość prywatną, albo zostawia komentarz. Skoro najlepsi tak robią, dlaczego ty tego nie robisz? Oczywiście. Czyli szacunek do każdego, niezależnie czy właśnie mamy tych zasięgów już bardzo
czy one są bardzo szerokie, czy dopiero zaczynamy, szacunek buduje się latami, tak, a można stracić go w sekundę. Bodajże Gary Vaynerchuk też tak robi, że czyta głównie, on mówi, że spędza całe dnie na czytaniu głównie komentarzy, tak, nie zachwyca się nad swoim kontentem, tylko czyta, co tak, tam ulicę. To jest dobry, no. To jest druga strona medalu. Ale tak, Gary, nawet często na Instastory jego, jak ktoś nie wie, Gary Vaynerchuk, może sobie sprawdzić człowieka, który pokazuje, jak odpisuje ludziom na informacje, na wiadomości prywatne. No nie da się tego oczywiście, on ma miliony fanów, nie da się wszystkim odpisać, ale odpisuje i pokazuje to, jak to w taki sposób robi. Skoro taki człowiek, który mógłby pierdzieć sobie teraz stołek, tak na dobrą sprawę, i olać te wszystkie komentarze, olać, albo zlecić to po prostu komuś. Fajnie, pewnie zleca tam część, ale skoro taki chłop to robi, to dlaczego my tego nie robimy, chociaż mamy milion razy więcej czasu niż on, zdecydowanie. Dokładnie. Widać, że musi go to pociągać, w sensie musi go cieszyć kontakt z ludźmi, bo mógłby się odizolować, już ma tak dużą agencję medialną, że mógłby już, prawda, być tylko myślą przewodnią, a jednak chce być twarzą, chce być cały czas blisko swoich odbiorców i myślę, że w tym jest siła. I warto, tak jak mówisz, patrzeć, jak to robią najlepsi i zmierzać w tamtym kierunku, bo zawsze ktoś później popatrzy na nas, okej, on to robi tak, no to można skorzystać z jego dokładnie wiedzy. Dokładnie tak. Często nam się wydaje, jak patrzymy na to i słuchamy takich ludzi, że to są banały, szukamy jakiegoś takiego, wiesz, magicznego zaklęcia, jakiegoś kruczka, który otwiera te wszystkie drzwi. Dlatego ludzie lubią kupować mnóstwo kursów, mnóstwo książek i nie wdrażać niczego, tak na dobrą sprawę, z tego, co czytają, bo oni ciągle szukają tej magicznej pigułki na wszystko. A taka magiczna pigułka, czyli ten magiczny graal, jakkolwiek to nie nazwiemy, nie istnieje po prostu. To jest zbiór różnych działań, umiejętności, prób, błędów, które u ciebie będą działać, bo to nie zawsze jest tak, że wszystko, co oni mówią, będzie u ciebie działać. Trzeba to dostosować do siebie. Dokładnie. Poza tym wieczne gromadzenie wiedzy bez działania to może być przysłowiową prokrastynacją, tak? Czyli w zasadzie nie robieniem niczego konstruktywnego, tak? Tylko takim płynięciem przez... Takie, wiesz, być tak jak coach Michael o tym mówił w jakimś swoim sławnym filmiku, że ty lubisz być w temacie, lubisz być blisko, ale nic nie robisz i takie masz życie, jakie masz. I coś w tym jest rzeczywiście. Dokładnie. Także przede wszystkim działanie, niezależnie w początkowej fazie od tego, jakim sprzętem dysponujemy zapewne, jakimi umiejętnościami dysponujemy, nie dysponując żadnym budżetem. Myślę, że należy korzystać z tego, co mamy obecnie pod ręką i z tego, co tam wewnętrznie nasza kreatywność nam. Dokładnie tak. No, zresztą fajnie jest patrzeć właśnie tych największych, którzy nie mają problemu kompletnie z pokazywaniem też tego, jak zaczynali, jak wyglądali, co robili. Tak. Słuchajcie, no, czy Cristiano Ronaldo dbał o swoje włosy, jak wychodził na swoje pierwsze treningi, tak? Dokładnie. No nie. Brał buty, które miał pod ręką, albo których nie miał, grał na boso, bo tak też mogło być. I zasuwał, działał. Dokładnie. A to, co było dalej, no to magia, tak, się zadziała. Magia, która przyszła po setkach tysięcy pewnie godzin treningu, prób i działania. Dokładnie. Myślę, że błędnym jest twierdzenie, on miał szczęście, on miał talent. To jest wspaniała wymówka. Jak z pomysłami na biznes, nie? Strzelił się w temat. Ale miałem taki sam, nie? No to co z tego, że miałeś taki sam? To jest warte, wiesz, gówno, że tak powiem, nic nie zrobisz. No. Ktoś wprowadził go w życie. Dokładnie. Tyle, nie? Dokładnie. Pan Walkiewicz o tym wspominał, tak? Otwórzmy knajpę. Tak. To pole. Ale kto nam da pieniądze, nie? Tak. No nie wiem, banki dają pieniądze. No to pole. Dokładnie. Powiedz mi, Mateusz, czym jest dla ciebie sztuka motywacji? Bo jest to temat taki dość drażliwy w naszym kraju,
dla mnie, jeśli zgłębiłem go, jest niezrozumiałe to, czemu jest on drażliwy. Znaczy zrozumiałe jest to, że jest wielu pseudoekspertów, to jestem w stanie zrozumieć, ale ludzie tak bez poznania tematyki od razu mówią, no dobra, coaching, okej. Okay. Pseudoeksperci po prostu bazują na tym, co ludzie chcą usłyszeć. Jeżeli ktoś ma jakąś... No tak jest, że szukają osób, które... Biją pianę. Które biją pianę i które chcą trochę pogłaskania, że to nie ich wina, że wszystko będzie dobrze, że musisz to, musisz tamto. A tak naprawdę to jest główna prawda. Motywacja to nie jest nic innego, jak normalne uczucie, które po prostu przemija. Dlatego jak jedziesz na jakieś szkolenie i masz po prostu takiego powera przez następne 2-3 dni, to jest max, że chciałbyś przenosić góry i potem jest zjazd w dół. I co ci po tej motywacji, nie? Najważniejsze, trzeba sobie uświadomić, że jesteś, drogi widzu, dorosłym człowiekiem i musisz brać odpowiedzialność na swoje barki i ty nie musisz mieć motywacji, żeby codziennie działać, żeby wykonywać pewne zadania, pewne ćwiczenia. Nikt ci nie musi mówić, nikt ci nie musi motywować, żeby zjadł dzisiaj śniadanie. I tak samo jest z tym wszystkim, co musisz zrobić, żeby być tam, gdzie chcesz. Po prostu zacznij to robić. I to jest wszystko, co trzeba na początku robić. Takie małe zwycięstwa. Wypisz sobie 5 rzeczy, które musisz zrobić, żeby się jakkolwiek przybliżyć do swojego celu. Na początek niech to będzie jedno zdanie, kuźwa, do twojego posta. Niech to będzie zbite 2 litry wody, żebyś się poczuł lepiej nawodniony. Niech to będzie, nie wiem, spacer z twoją rodziną, jeśli chcesz poprawić z nimi relacje. Codzienne czynności. To jest mało romantyczne, tego nikt nie chce robić, to jest no takie nieksiążkowe i takie zwykłe, ale te zwykłe czynności sprawiają, że rośniesz. Dokładnie. To chyba Arnold Schwarzenegger, jak się nie mylę, mówił, że jest metoda prostych ruchów. Czyli on codziennie idzie na ćwiczenia, on codziennie robi trening. I tyle. Tak. I tyle, co on się potrzebuje wiedzieć. Nie potrzebuje się zastanawiać, co będzie za rok, za 2, za 3, albo jaki sprzęt powinieneś mieć. Musisz zrobić to tutaj, tu i teraz. Dokładnie. Bo nigdy nie może nie być szansy, zawsze może być coś źle, no bo takie jest życie. Nie uniknie się tego zresztą. Życie nigdy nie jest, nigdy nie było, nigdy nie będzie sprawiedliwe. To trzeba sobie wybić z głowy i przestać być takim, wiesz... Malkontentem. Taką postawę, że jesteś biedny. Ofiary, tak. Ofiarą, o właśnie, takie piękne. Że jesteś taką ofiarą. No nie jesteś, tylko chcesz się tak czuć, żeby ktoś cię pogłaskał. Dokładnie, szczególnie żyjąc w krajach, już powiedzmy, rozwiniętych silnie, mocno zcywilizowanych. 80% świata ma gorzej, więc to, że ktoś narzeka, będąc Europejczykiem, no to już, to nie wiem, jak poradziłby sobie w krajach gorzej rozwiniętych. Słuchajcie, no 30 lat temu nie było komputerów, to 30 lat temu tylko było. W Polsce nie było komputerów, musiałeś bazować na relacjach z ludźmi, musiałeś kombinować, musiałeś zapierdzielać po prostu i działać, tak? Bo nie miałeś takiej możliwości automatyzacji, że ty nie wychodzisz sobie w domu, siedzisz w dresach i możesz pisać, możesz się kontaktować, możesz przesyłać ten swój content dla mnóstwa osób. Kurde, no, sobie pomyśleć tak, no... Dokładnie, teraz... Dlaczego z tego nie korzystasz? Dokładnie, jednym kliknięciem możesz skomunikować się z całym światem, a ludzie nawet nie chcą kliknąć. Tak, bo ludzie chcą, wiesz, żeby za pierwszym razem już te kliknięcie coś zadziałało. Tak nigdy nie było. Dokładnie. I nie będzie, także to można to pominąć. Jeżeli tak sądzisz, to przestań po prostu nasłuchać i wyjdź to, co teraz robisz, nie? Tak. Dalej. Dokładnie. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć tą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nie jedną taką odbędziemy, ponieważ treści, myślę, jest jeszcze bardzo wiele do tematów, do poruszenia. Także Mateuszu, dziękuję ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję. I zarówno życzę tobie, jak i sobie, żeby te działania były systematyczne i przynosiły oczekiwane efekty. Także dzięki serdeczne jeszcze raz i do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszanka, cześć, trzymajcie się. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, hej. Hej, hej.